Witam w open source'owym symulatorze Flight Gear, a w zasadzie w drugim odcinku omawiania Glass Cockpitu FG-1000. Jesteśmy w samolocie Cessna 182T i lecimy też sobie tutaj z San Francisco, już sobie wystartowałem. I w dzisiejszym drugim odcinku omówimy sobie ten drugi ekran MFD, czyli Multifunction Display. Pierwszy ekran omawiałem w poprzednim odcinku, więc odsyłam do tamtego odcinka, jeżeli jeszcze tego nie widzieliście. A dzisiaj zobaczymy sobie, co tutaj prezentuje Multifunction Display. Pierwsza ważna rzecz to plan lotu. Tutaj planu lotu niestety nie da się ustawić poprzez to urządzenie. Także musimy to sobie zrobić tutaj z tego okienka domyślnego route managera z Flight Gear. Ja tak też zrobiłem i już mam tutaj plan lotu ustawiony. No i pierwsza rzecz, co możemy tutaj zobaczyć jako pierwszy główny ekran, to oczywiście mapa. I wyświetla tutaj się nam pozycja naszego samolotu. W tej chwili znajdujemy się właśnie gdzieś tutaj. No niestety samolot nie jest na wierzchu rysowany, więc jest zakryty nawet przez chyba skrzyżowania, fiksy. Także mamy też tutaj narysowaną kolorem magenta naszą trasę z planu lotu. Też niebieską linią mamy narysowany ślad, jaki zostawiamy, że tak powiem, czyli jest to nasza historia lotu, czyli no, nasza trajektoria lotu, jak sobie tutaj wykonaliśmy przelot. No ja sobie lecę teraz na autopilocie, więc będę wykonywał zgodnie z planem lotu, ale jeszcze chyba muszę się przełączyć na NAV. Tutaj sobie jeszcze zmienimy. Dajmy. Ok, był NAV. Dobrze, jest GPS. Autopilot, wzbijam się jeszcze do 5000. Ok. Tak, też dopiero teraz mój samolot będzie podążał tutaj z planem lotu, bo wcześniej miałem ustawiony heading, więc leciałem sobie dalej prosto. No i tu mam też podpis głównego okna, co mamy wyświetlane obecnie na ekranie głównym, czyli mamy map, navigation map, po prostu mapa nawigacyjna. Mapa nawigacyjna zawsze jest tutaj zorientowana north up, czyli zawsze północą do góry. Niestety nie da się skonfigurować tak, żeby był track naszego samolotu do góry, a to mapa by się obracała normalnie, powinna być taka konfiguracja. Tutaj takich opcji nie ma. No i mamy też range naszej mapy, czyli zasięg widoczności. W tej chwili mam 10 mil morskich. I tutaj mamy joystick też, którym możemy sobie to dostosowywać. To działa tak samo jak joystick w Primary Play Display, też do mapy, więc tutaj po prostu rolką sobie kręcimy, żeby oddalać albo przybliżać widok. Warto też robić to pomału, zwłaszcza jeżeli kręcimy tą rolką po raz pierwszy, aby te kafle mapy nam się doczytały w odpowiedniej kolejności, bo jeżeli będziemy robić to zbyt szybko, to może nam się wyświetlić, no nie te kafle nam się wyświetlą, co by nam wskazywał tutaj zasięg, więc mogą być troszkę opóźnienia z wczytywaniem się takiej mapy. No ale ogólnie to działa, troszkę działa właśnie, może można powiedzieć, troszkę wolno i topornie. Zwłaszcza jeżeli tutaj chodzi o wczytywanie się, ale jak już to się raz zaczyta, to powinno to właśnie działać szybciej. No i oczywiście podczas przelotu będą doczytywane kolejne kafle mapy, no bo oczywiście wczytują się tylko te, które są potrzebne. No teraz widzimy, jak to się mi się odświeżało. Tu jeszcze widzę, że nie... O, teraz już lepiej odświeża. Także teraz mam jakieś duże oddalenie, a mam 10 tak, mil morskich ustawione. Teraz dałem 12 i jest już chyba ok. Więc wcześniej sobie tak pokręciłem za szybko i właśnie no miałem, można powiedzieć, mamy wtedy przekłamanie, tak? Nie widzimy tej mapy, co powinniśmy. Tutaj, jak mówiłem też wcześniej, omawiając Primary Play Display, mamy coś takiego jak przytrzymanie Shifta, żeby aktywować. Tu mamy tego tooltipa. O, jest on, tak? Żeby Shift aktywuje wskaźnik mapy. Niestety tutaj też tego wskaźnika nie doświadczyłem jeszcze. Trzymam teraz Shift, klikam, kręcę rolką, ale żaden wskaźnik się nie pokazuje. A tym wskaźnikiem byśmy mogli sobie przesuwać tą mapę, czy to do góry, czy w dół. Tu też mam jakby aktywne przyciski do tego, ale te przyciski też nic mi tutaj nie robią.
Także mapą jedynie możemy sobie oddalać, możemy sobie przybliżać i oddalać. I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o ten joystick. Jeżeli chodzi też o mapę, mamy opcję tutaj dla mapy. Możemy sobie ją tutaj włączyć i co my tu mamy? Mamy traffic, możemy sobie pokazać inne samoloty, no i one się wyświetlają. Tutaj widzimy jeden samolot. One są na biało wyświetlane, więc mogą też nie być dobrze widoczne. Ale tu przynajmniej widzę jeden samolot, że mi się pojawia. Profile, tu coś nie działa, ten profile, więc tej opcji nie omówimy. No i mamy wyświetlanie topografii. W tej chwili topografia nam wyświetla tutaj bardziej miasta, ulice, drogi i takie rzeczy. Wyłączenie tego pokazuje nam tylko teren. No i możemy też wyłączyć teren. Mamy teraz po prostu czarną mapę, powiedzmy bardziej widoczną. I włączmy teraz trafik. No rzeczywiście, tylko tutaj mi ten jeden samolot się włącza, więc nie ma dużego ruchu. Mamy jeszcze włączenie sobie dróg lotniczych, ale to mi coś też nic chyba nie robi, nic się nie włącza. Dobra. No i co możemy zrobić, to dać back, czyli wrócić do poprzednich ustawień softki. I co do mapy, mamy też declutter, czyli możemy sobie tutaj, że tak powiem, posprzątać pewne informacje. Pierwsze kliknięcie powinno nam usunąć przestrzenie powietrzne, ale to nie działa. Widzę, że przestrzenie powietrzne dalej są wyświetlane, więc klikam drugi raz declutter, teraz dopiero znikają przestrzenie powietrzne razem z punktami nawigacyjnymi, tak? Nie widać też worów ani fiksów. Dajemy jeszcze raz i teraz nam znikają też informacje o lotniskach. Może tego nie było widać, ale tu było gdzieś kółeczko lotniska, więc dam jeszcze raz. No nie widać tego kółeczka lotniska, nie wiem czemu. Ale klikając jeszcze raz, znikają też informacje o lotniskach i widać tylko teraz naszą trasę przelotu, nasz samolot i ślad, jaki zostawiliśmy. No i klikamy jeszcze raz declutter i mamy pełne informacje. No i chyba to tyle, jeżeli chodzi o mapę. Jeżeli chodzi o mapę i główny ten widok, ale oczywiście mamy tu też inne informacje. To, co też się rzuca w oczy, to oczywiście parametry pracy silnika. I mamy coś takiego jak właśnie ciśnienie ładowania. To jest, inaczej mówiąc, nasza przepustnica, jak bardzo jest tutaj otwarta, żeby powietrze mogło właśnie być wtłaczane do silnika. I to ciśnienie pokazuje właśnie, pod jakim ciśnieniem to powietrze jest wtłaczane do silnika. Tutaj nie mamy żadnych turbosprężarek, więc to jest to po prostu takie ciśnienie, jakie daje nam atmosfera, tak? Czyli po prostu im wyżej też będziemy lecieli, tym to ciśnienie będzie nam spadać. I teraz już jestem na pewnej wysokości. Jest to, no już wyrównałem na 5000. Tak, i teraz mam pełny ciąg. Przepustnica jest na maksa, więc widzimy, że na takiej wysokości ciśnienie wynosi 21,9 cala suprapartęci. I mamy kolejny parametr, to jest RPM, czyli obroty naszego silnika, czy też śmigła. No bo akurat ta Cessna jest wyposażona w zmienny skok śmigła. Czyli możemy sobie kontrolować niezależnie od przepustnicy same obroty silnika. Oczywiście warto to zrobić, jeżeli chodzi o tam ekonomiczność lotu. Tutaj na przykład jestem już na przelocie, więc mógłbym te obroty sobie zmniejszyć. Nie muszę tutaj trzymać na maksa, bo samolot jest już rozpędzony. Damy sobie na przykład 90%, zobaczmy, jak tutaj obroty mi spadną. No i obroty mi spadły, 2250 w tej chwili. No i myślę, że jest to ok, tak? Jesteśmy też w zakresie zielonego łuku. Oczywiście do samolotu też są pewne karty, jeżeli chodzi o nastaw mocy, konfigurację jakby, tak, mocy pracy silnika. Dla różnych wysokości, różnych konfiguracji, czy chcemy lecieć z maksymalną prędkością, czy chcemy lecieć ekonomicznie i tak dalej. Więc do tego są wszystkie tabele, które nam mówią, jak powinniśmy sobie dostroić mieszankę. Znaczy nie tyle mieszankę, co znaczy mieszankę też, tak, ale właśnie miałem na myśli skok śmigła i przepustnicę. No ja na razie przepustnicę zostawię sobie na maksa i troszkę zdjąłem obroty i zobaczmy dalej. Dalej mamy full flow w galonach na godzinę, czyli przepływ paliwa w galonach na godzinę, czyli też inaczej mówiąc, ile spalamy paliwa. Można powiedzieć, że jest poza zieloną kreską, więc chyba zbyt ekonomicznie nie lecę.
Mamy ciśnienie oleju tutaj, jest w zielonym zakresie, więc jest dobrze. Mamy też temperaturę oleju, też wygląda ok. I mamy EGT, czyli wskaźnik temperatury spalin. Tutaj powinniśmy, jest on dosyć niski w tej chwili można powiedzieć, więc powinniśmy odciąć troszkę mieszankę. Powinniśmy znaleźć też sobie peak, czyli najwyższą wartość tak, tego EGT, temperatury spalin. No a później odpowiednio właśnie zwiększyć troszkę mieszankę albo odciąć troszkę mieszankę, w zależności czy chcemy lecieć bardziej wydajnie czy bardziej ekonomicznie. Ja w tej chwili zobaczę, odetnę sobie trochę mieszankę. Tak, tu mam podgląd na EGT, to jest ten wskaźnik i będziemy odcinać mieszankę. I widzimy, że EGT nam rośnie. No, EGT nam ładnie teraz rośnie. Zobaczmy jeszcze, mam 75%. Dajmy 70%. I jeszcze temperatura spalin nam wzrasta. To oznacza, że ponieważ im wyżej, tym proporcje powietrza do paliwa się zmieniły, to znaczy mamy mniej powietrza, a więcej paliwa, więc dlatego tego paliwa trzeba odciąć, dlatego mieszankę odciągamy. Co powoduje lepszą pracę silnika, lepsze spalanie paliwa i dlatego tam też temperatura spalin wzrasta. I w tej chwili chyba osiągamy peak. Czy jeszcze możemy? Tak, chyba osiągnąłem peak, bo już dałem 65. O, już mi spada temperatura, więc peak osiągnąłem. Czyli można powiedzieć, że na tutaj, jak mam mieszankę na 70% ustawioną, to znalazłem mój peak, czyli najwyższą temperaturę spalin. I teraz wzbogacę jeszcze mieszankę, dam na 75. Temperatura lekko spadła EGT, bardzo dobrze, bo też nie latamy na maksymalnym piku, jeżeli chodzi o EGT, bo wtedy no, dochodzi do też niefajnych efektów w silniku, jak jakieś wybuchy, eksplozje tej mieszanki paliwowo-powietrznej i to też może nam uszkodzić silnik. Dlatego po znalezieniu piku odciągamy jeszcze mieszankę bardziej albo ją wzbogacamy. Ja wzbogaciłem, czyli troszkę zalałem silnik większą ilością paliwa, co oznacza też, że no, troszkę jest tam nadmiarowo tego paliwa. Dlatego temperatura też EGT lekko spadła. No ale taka konfiguracja powoduje większy performance, tak, większą moc pracy silnika. Dobrze, idziemy dalej tutaj ze wskaźnikami. Dalej mamy fuel quantity, czyli po prostu ilość paliwa lewego i prawego zbiornika. Jest to około 20, może 7 galonów. Możemy to też potwierdzić, idąc tutaj w menu paliwo i ładunek. No 25 galonów w tej chwili. To by się mniej więcej zgadzało. No i mamy też tutaj informacje o elektryczności. Mamy bus, czyli magistrale. Mamy magistralę main, główną. E jest od essential. I no mamy ilość voltów, tak? Mamy voltomierz dla magistrali. Mamy 28 voltów dla obydwu magistrali. To jest no powiedzmy normalna praca. Tak powinno to być. I mamy informację o naładowaniu baterii. Tu mamy ilość amperów dla baterii main od głównej, tak? Czyli M od głównej baterii main. AS od standby, zapasowej baterii. Ja nie zauważyłem, żeby te wartości się w jakiś sposób zmieniały, więc nie wiem, czy to jest też symulowane, jeżeli chodzi tutaj o elektryczność. Ale tak wygląda, jeżeli chodzi o pracę silników. Mamy tu też przycisk soft key podpisany engine. Kliknijmy to sobie. Tu udostępniają się dodatkowe opcje, powinno być ich chyba nawet więcej. Ale mam coś takiego jak lean i system. Niestety to nie działa za bardzo, to znaczy powinna nam się wyświetlić teraz strona lean, co by oznaczało, że powinna nam się tutaj pokazać praca cylindrów. Tu mamy właśnie wybierz cylinder i ten widok pracy silników powinien nam się zmienić, no silnika, to jest jeden silnik, powinny nam się pokazać wszystkie cylindry w silniku oraz ich temperatura EGT. Niestety to się nie dzieje i to powinien robić właśnie ten select cylinder. Mamy też jakąś asystę, to też nie działa, więc tu damy back.
mamy też system. Tu mamy z kolei pewne kalkulatory, powinny być, bo też nie ma, powinny być kalkulatory do obliczania paliwa. Tu mamy ilość, kalkulator do pozostałego paliwa chyba. No, tu mi zresetowało to ilość paliwa. Aha, reset fuel, dobrze, to mi resetuje paliwo, to akurat zadziałało. A tu mamy gal remain, ilość pozostałego paliwa. Ja teraz sobie mogę dodać albo odjąć galony. Ale tu też powinien się zmienić widok, tu powinien się pojawić kalkulator paliwa, gdzie powinien mieć pokazany przepływ paliwa, ilość pozostałego paliwa. No niestety tutaj... Dobrze, mogę sobie teraz dodać te galony paliwa. Czyli można powiedzieć... ruszamy tu sobie tą konfigurację. Troszkę niefajnie, bo ja teraz sobie to pozmieniałem. Ale dobrze, mniej więcej było 25, powiedzmy, że coś takiego. To troszkę chyba inaczej działa w oryginalnym Garminie, mi się wydaje, bo jak patrzyłem w instrukcji, to tu rzeczywiście był pokazywany kalkulator dla paliwa. No ale tak działa tutaj ten system. Możemy sobie zresetować paliwo, a tutaj galerem ustawić, jaka ilość paliwa nam pozostała w zbiornikach. Dajmy back. To tyle, jeżeli chodzi o engine. Zanim przejdę dalej, zobaczmy też, że to wszystko, co tutaj mamy, to jest zdublowane też, jeżeli chodzi o obramowanie tego ekranu. Wszystko jest zdublowane, co mamy tutaj w Primary Flight Display, więc nie będę się powtarzał, nie będę wszystkiego dokładnie omawiał, bo tu mamy nastaw nawigacji, mamy nastaw komów, to wszystko omawiałem w poprzednim odcinku, tak samo autopilota, przyciski do autopilota, tutaj mamy nastaw wysokości, kursu i ciśnienia, no i nasz joystick do mapy i przyciski, które też jeszcze sobie będziemy używać. Mamy też pokrętło FMS, Flight Management System. Co do informacji, tutaj mamy różnicę, tu mamy u góry troszkę inne informacje niż w Primary Flight Display. No i pierwsza informacja to jest Ground Speed, czyli nasza prędkość względem Ziemi, 111 węzłów w tej chwili. Dystans do następnego punktu na trasie, co ciekawe, ta trasa mi się tutaj nie rysuje, nie wiem czemu przestałem się rysować. Nie wiem, czy da się to jakoś odświeżyć teraz. Jakbym dał jump tu, nie pomogło. No okej, okay. Może musiałbym wczytać całą trasę na nowo, nie fajnie. No nic, tu jest mój punkt, do którego lecę. Jest to chyba Sierra, tak tutaj sobie to sprawdźmy, tak. Sierra Golf Delta i to się zgadza, to jest punkt, do którego lecę. To jest pozycja mojego samolotu i widzimy dystans do tego punktu 629 mil morskich. No nie, sorki, to jest za dużo, tak? To jest dystans całej naszej trasy, to nie jest do tego punktu. Do tego punktu mamy 20 mil morskich, tak. I to by się zgadzało. A tu będzie też estymacja czasowa naszej całej trasy, czyli 5,5 godziny. I kolejny parametr to jest skrót od Fuel Over Destination, czyli szacowane paliwo, jakie nam pozostanie do dotarcia do następnego punktu na trasie, ale tutaj to jest chyba wszystko, mam wrażenie, że nie tak, bo to powinno być chyba wszystko odnośnie następnego punktu na trasie, a mi to pokazuje co do całej mojej trasy przelotu, czyli tak samo dystans, jak i czas pozostały, jak i pozostałe paliwo, jakie mi pozostanie. Czyli widzimy, że mamy minus 20 galonów, czyli mam za mało paliwa, tak, na całą moją trasę. To by się zgadzało, bo ja dałem bardzo duży przelot, żebym tutaj mógł lecieć i gadać, więc tutaj paliwa mam za mało. Możemy sobie w locie dotankować, że tak powiem, zrobić sobie małe oszustwo. Dajmy pełny zbiornik, zobaczmy. Aha, bo on teraz pamięta mi to, co ja sobie wpisałem tutaj w system Galerem, więc dajmy pełny zbiornik. Jeszcze dajmy plus 10, tak, mam pełny zbiornik. Teraz widzimy, że mi zostanie 18 galonów. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o te informacje u góry. No i teraz zajmiemy się rzeczami, których jeszcze
które jeszcze kryją się w tym urządzeniu. Tutaj mamy pokrętło, Flight Management System, dzięki któremu możemy się przełączać między stronami. Ale pierwszą stronę mamy już tutaj pokazaną w tym softki. Jest to checklist, czyli możemy sobie przejrzeć checklisty dla tego samolotu. Ten samolot akurat ma tutaj checklisty zrobione, więc wciśnijmy sobie ten przycisk. Teraz mam checklistę wybraną jako grupa, to jest podczas kursu, jestem na kursie, i checklista normal enrolled climb, czyli wzbijanie się. Zobaczmy sobie, co tam jeszcze kryje, jakie checklisty tutaj kryje ten samolot. Żeby teraz wybrać jakąś checklistę, aktywujemy kursor, klikamy tutaj FMS po prostu na środku i kursor nam miga. Kręcimy teraz normalnie pokrętłem tutaj ten FMS. Nie wiem, czemu nie ma ramki to okienko, powinno mieć ramkę. I wybieramy sobie grupę checklist, tak? Tu mamy kurs, czyli już podczas lotu. Tu mamy jakieś emergency, gdy się coś popsuje, gdy mamy awarię. Mamy checklisty do lądowania, checklisty na ziemi i take-off, checklista do startu. Dobrze, ja wybiorę sobie teraz ten kurs, czyli bo jestem podczas przelotu, dajmy Enter. I teraz kursor nam miga na konkretnej checkliście z grupy kurs, więc kręcimy sobie teraz tutaj normalnie i możemy sobie teraz wybrać inne checklisty. W tej chwili mam załadowany ten normal en route climb. Mamy też descent, zniżanie, mamy też maksymalną wydajność na trasie i mamy po prostu, ale też podczas wzbijania się climb. Zmieńmy sobie na przykład na zwykły tutaj cruise, tak, zwykły przelot, dajmy enter. I teraz widzimy właśnie tutaj nasze checklisty. Tu chyba powinna być obramówka. Ja myślę, że tu są jakieś bugi i nie zawsze to wyświetla. Mam przycisk check, który mówi, żebyśmy to sobie mogli zaznaczyć. Teraz pozycję power, tak? Czyli ustaw ciśnienie ładowania, czyli manetkę ciągu, tak żeby było od 15 do 23 cala super rtęci i obroty silnika, tutaj RPM, od 2000 do 2400. No można powiedzieć, że ja tak mam, więc dajemy check. Tu powinien się pojawić check. Kurczę, szkoda, że to się zepsuło. Może to pokażę po restarcie jeszcze symulatora. Tu nam się zrobi check, ptaszek taki zielony. Możemy też dać uncheck, żeby to odznaczyć. Ale dużo lepiej jest użyć sobie klawisza enter, bo jak damy enter, to zobaczymy, że pójdzie nam check. O, jest na zielono. Ale też kursor nam się przeniósł do kolejnej pozycji. I teraz mamy elevator trim, tak, czyli dostosowujemy sobie trymowanie steru wysokości, czyli pochylenia nosa samolotu góra-dół. No, załóżmy, że mamy wytrymowany, dajemy enter i teraz zaznacza nam się kolejna pozycja i jesteśmy na kolejnej tutaj pozycji rudder trim, czyli sterowanie tutaj, znaczy ustawienie trymera dla steru kierunku. Nie wiem, czemu check nie zaznacza mi tego na zielono. Powinien też zaznaczyć mi na zielono. Możemy też pokręcić tutaj tą rolką, o, żeby sobie przejść kursorem do innej, dowolnej pozycji po prostu nawet. W ten sposób też możemy dać uncheck, jeżeli to nie było jednak zrobione. Albo z powrotem check. No i tak możemy sobie to zaznaczać. Także tak to działa. Teraz jeżeli chcemy opuścić tą stronę, to warto pamiętać o tym, żeby aktywować, dezaktywować kursor. Ja może jednak sobie to jeszcze pozaznaczam to wszystko. O, nie wbiło się. Enter, enter, enter. O, teraz zaznaczyliśmy sobie całą checklistę i możemy sobie przejść do następnej checklisty, jeśli chcemy, czyli dajemy jeszcze raz enter. Nie wiem, jaka to będzie. No coś nie działa, bo chyba nie ma następnej w tym wypadku. Chociaż powinno być, może descent powinien nam się włączyć, ale się nie chce włączyć. Dobrze, to dajmy clear. Nie działa, dezaktywuje kursor, ok. Także warto dezaktywować kursor, jeżeli chcemy w ogóle właśnie przejść do innej strony, żeby tutaj ten kursor nie pozostał, bo on nam zablokuje możliwość przechodzenia między stronami. A żeby dezaktywować kursor, to też sobie klikamy to pokrętło FMS. Jeżeli ja kliknę FMS, tak, mamy znowu kursor aktywowany. Ja może wybiorę inną checklistę. Dajmy ground. I tu mamy mnóstwo też checklist.
No ale rzeczywiście coś mi się tutaj zepsuło, bo raz, że nie mam tego boksa. No mam na przykład uruchomienie silnika z baterii. I tu też możemy taką całą checklistę przejść. No nie ma tych czeków. Musiałbym zrestartować symulator, żeby one się znowu pokazały chyba. No i mamy też ten kursor aktywowany, więc klikamy sobie FMS, żeby go dezaktywować i on też zniknął, tak? Nie ma tego białego podświetlenia. I teraz możemy na przykład zamknąć tą stronę, wracamy do mapy. I tutaj możemy też kręcić tym pokrętłem FMS, żeby w ogóle przejść do innej strony, w tym także do checklisty. Jeżeli ja będę zwyczajnie kręcił rolką to pokrętło teraz FMS, okej, to nie wiem, co tu się dzieje, że mi checklista weszła, ale tu w dole tu możemy też zawsze dać clear z shiftem, żeby wrócić do widoku mapy, to teraz zrobiłem, ale jak kręcę pokrętłem, nie wiem czemu mi wchodzi checklista, znowu coś się zepsuło, goddammit. Dobrze, wiecie co, ja tak tutaj wam nic teraz nie pokażę, bo jak widzimy, wszystko się napsuło. No niestety ten FG1000 mocno się psuje i nie funkcjonuje to prawidłowo, więc zrestartuję teraz symulator i wczytamy się ponownie. Jestem wczytany ponownie, wczytałem sobie też mój plan lotu. Może już nie będę startował, po prostu zobaczymy to sobie wszystko z ziemi. Czyli jak damy checklistę, o, teraz nam się to ładnie wyświetla, tak? Mamy te checkboxy. Teraz jesteśmy też na krusie. Dobra, dajmy na krusie. dajmy na przykład... Okej, dajmy sobie na przykład takeoff do startu. Tu mamy before takeoff. Może dajmy normal takeoff. Będzie krótsza ta checklista. No i teraz widzimy też ten prostokąt biały, który nam zaznacza, na której pozycji jesteśmy. Teraz damy checka, to zaznacza się to tutaj to ptaszkiem. Damy uncheck, to się odznacza. No ale to nie przychodzi dalej, tak? Więc lepiej sobie dać enterem, bo nam zaznacza i od razu przechodzi na pozycję kolejną. Także teraz tu wszystko ładnie widać. Widać też, że możemy tutaj scrollem kręcić FMS-a i przechodzi nam tutaj to między pozycjami. I możemy sobie coś, co zaznaczyliśmy, powiedzmy, odznaczyć, tak, jeśli chcemy. OK, i możemy odznaczyć kursor odznaczony. Zobaczę sobie emergency, czy to działa. O, działa emergency, od razu nam przychodzi do pewnych tutaj checklist emergency. I możemy tu sobie też, czy mamy inne? O nie, nie mamy. Dajmy enter. Coś tu teraz enter mi nie działa. Ok, emergency. Ok, nie to chciałem. Dajmy jeszcze raz emergency. Czy przejdę nam emergency? Kursor jest emergency. Enter. OK, teraz mi się udało to tutaj przejść. Kręcimy rolką, wybieramy sobie jakąś na przykład listę emergency, na przykład wodowanie. Mamy całą checklistę do wodowania. No niestety ta checklista też troszkę przymula, jak zauważyłem, i ona potrafi no, zamulić, zwłaszcza jeżeli tu mamy bardzo dużo pozycji. No ale dobrze, już nie będę tego zaznaczał. Odznaczę kursor, wyjdę z checklist i teraz pokręcę sobie tutaj FMS-em. I widzimy, że pokazuje nam się tutaj, tylko nie wiem czemu znowu mi wchodzi, aha, wchodzi mi, bo jesteśmy właśnie w checkliście domyślnie, nie wiem czemu nie w mapie, to już rozumiem, dlaczego mi wchodzi do checklisty, ale jak jestem w mapie i będę kręcił, no okej, no to jestem właśnie w checklist. Tu jak właśnie pokręcimy tym FMS-em, zwyczajnie, normalnie rolką myszki, to wyświetla nam się tutaj w rogu właśnie informacja, na jakiej grupie, na jakiej karcie jakby jesteśmy, takiej głównej. Tu mamy checklist, list, tak, podpisane. I ta list ma jedną podstronę, która się nazywa checklist. Niestety to szybko znika, po 3 sekundach to znika i nie da się tego jakby zatrzymać.
No i tutaj jakby scrollując sobie tutaj normalnie teraz cały czas, to ja bym się przełączał między tutaj podgrupami, ale że jest tylko jedna podgrupa checklist, to się nic nie zmienia, jestem ciągle w checklistach. A teraz jak przejść między tutaj między głównymi grupami, tak? To oczywiście używamy shifta. Zresztą mamy to na podpowiedzi na tooltipie, jak teraz widzicie, mamy shift, tu, move, cursor, position. Ja teraz ciągle kręcę rolką, żeby mi ta lista nie znikła. Teraz przytrzymam shift i zobaczcie, co się dzieje, tak? Ja sobie skaczę między teraz grupami tutaj tych stron. Dajmy sobie map i na map mamy tu też kilka widoków. Mamy przed navigation map. I chyba znowu jest bug, bo mi został nearest. Po prostu się nie schował. To się nie powinno z boku wyświetlać, powinien mieć tylko teraz mapę. To jest ta zwykła mapa, coś nam wyświetla. I tu mamy inne opcje, mamy traffic map, to nam wyświetla się... No wyświetlają nam się samoloty inne, mamy standby, czyli jest teraz wyłączone, dajmy operate i powinniśmy móc zobaczyć sobie samoloty w pobliżu, ewentualnie range'em, pokręćmy, żeby tak, tu mamy informację o range'u, możemy to sobie oddalić. No. Kręcisz się. Ok, do 4 mil morskich mi się tylko zmieniło. Mamy też test. Nie działa. Identyfikacja lotu. I alt mode. Może sobie jeszcze włączyć alt mode above, normal, below. Unres pozostałe. Ja tych tutaj, tych trybów pracy jeszcze dobrze nie rozkminiłem, o co tutaj chodzi, ale tu można to sobie poczytać w dokumentacji Garmina, bo tak, bo tu mamy właśnie pierwszy tryb, to jest ten, ta pierwsza informacja, że jest operating, mamy na przykład standby, tak, to na przykład tutaj zmienia. Mamy test, test akurat nie wchodzi, flight ID to jest osobny tryb. Tak, i tutaj możemy sobie teraz włączyć alt mode, czyli tryb wysokości. Tutaj możliwe, że chcemy sobie pokazać samoloty poniżej, może na naszej płaszczyźnie, bardziej below, znaczy poniżej, tu above, powyżej, poniżej i pozostałe, unrestricted. Dobrze, wróćmy z tego trybu. No i kręćmy tu sobie dalej, normalnie bez shifta, mamy kolejną stronę, storm scope. Niestety, chyba burzę by nam wyświetlało, niestety nic tutaj nie pokazuje ta strona. Tu mamy też weather data link, tutaj też nic nie mamy. I mamy system TAFS, niestety też nic nie wyświetla, więc tutaj nic nie działa. Dajmy clear z shiftem, no niestety. To mi też bardzo mocno mapę oddaliło. Niestety mi się zacięło, zepsuło i to się wyświetla, chyba będę musiał znowu zresetować symulator. Dobra, przejdźmy do waypoints. Tak, tu już wam nie pokażę, bo wcięł mi się ten nearest i tu już mi zasłania. Mamy też tą zakładkę różnych pomocniczych tutaj rzeczy. Mamy trip planning, utility, GPS status. Niestety nic tu nie działa. XM radio, system status. No z tych, tutaj z tej zakładki żadna z tych stron nie jest operatywna, nic tutaj nie mamy. Mamy plan lotu i tu mamy wyświetlenie planu lotu, tu mamy flight planning catalog i mamy trzecią stronę jako stored flight planning, czyli zapisane nasze plany lotu. No tutaj tylko działa ta jedna pierwsza zakładka activate, znaczy active flight plane, czyli nasz aktywny plan lotu, on się tu rzeczywiście wyświetla. Ale ja chyba zresetuję ten symulator, bo rzeczywiście ten nearest mi się włączyło, więc no, albo ewentualnie zobaczymy sobie nearest, o ile się da. Tak, mamy najbliższe lotniska. Możemy też sobie przełączyć na najbliższe intersections. I to działa. Dalej mamy najbliższe NDB, najbliższe wory, najbliższe nasze punkty użytkownika. Tu mamy najbliższe częstotliwości i najbliższe przestrzenie powietrzne. No dajmy sobie na przykład najbliższe lotniska. Teraz tutaj mamy, tak, najbliższe lotniska. Nie, to jest airspaces.
Czemu to się nie zmieniło? No jest airports. Ok, tutaj mamy airports, ale tu mi się nie zmienił napis. Powinien być airports. I ok, tu mam coś takiego jak kursorek. Możemy go sobie aktywować. I on sobie miga. Teraz możemy sobie wybrać tak nasze lotnisko najbliższe. Tutaj sobie no po prostu wybieramy. Scrollując. No coś mi się zacięło znowu. Dobra, restart. I jestem ponownie. Zobaczmy sobie jeszcze raz te zakładki. Będę trzymał z shiftem i kręcę tutaj. Przełączmy się teraz na Nearest. Mamy Nearest Airports. Włączmy sobie kursor. No i teraz kręcąc nie działa. No nic, chyba nie pokażę wam Nearest. A działało mi to, kurczę. I jestem z powrotem. Zobaczmy sobie to jeszcze raz. Pokręćmy sobie z shiftem. Dobrze, jesteśmy na mapie. Tu mamy ten trafik. Ok. Samoloty może jeszcze nie zdążyły wystartować. No ale tutaj nic więcej nie mamy, więc pokręcę z shiftem na waypoints. Mamy tutaj lotniska. Informacje o lotniskach. I tutaj mamy obecnie lotnisko wybrane, tak, Kilo Sierra Foxtrot Oscar, to jest właśnie nasze lotnisko, na którym się obecnie znajduje. No i mamy po prostu informacje o tym lotnisku. Tylko tutaj mamy też kursor, aktywowałem go sobie. I możemy też sobie tutaj scrollować z shiftem między właśnie tutaj poszczególnymi grupami, tak? Przełączyłem się teraz na przykład na runway. No tu co do informacji, tak, mamy właśnie kod IKA lotniska, lotnisko publiczne, nazwa lotniska, miasta akurat nie ma, regionu też nie ma podanego, elewacja lotniska 12 stóp nad poziomem morza, współrzędne geograficzne, rodzaj paliwa, jaki jest na lotnisku, chociaż tutaj mamy uciętą informację, czas UTC minus 6 godzin, tak, czas lokalny. I przełączyłem się na lotniska, chociaż zastanawiam się też, czy tutaj z shiftem kręcę, żeby się przeskakiwać. I tu możemy oczywiście sobie pewnie wprowadzić inne lotnisko. Ale dajmy sobie na razie na runways, czyli na pasy startowe tego lotniska. I teraz kręcąc bez shifta, czyli normalnie rolką tylko i zmieniamy sobie te pasy. Możemy sobie podejrzeć informacje o każdym pasie. Oczywiście mamy ich tutaj długość i szerokość oraz rodzaj nawierzchni, w tym wypadku jest to nawierzchnia utwardzona. No i teraz, żeby przejść do frequencies, znowu z shiftem kręcę i przechodzę do tej zakładki częstotliwości. I tu scrollując już bez shifta, chodzimy sobie po tej grupie częstotliwości. Czyli działa to tak ogólnie, że z shiftem skaczemy między, tak kręcąc tą rolką FMS z shiftem skaczemy pomiędzy tymi grupami, a wewnątrz kręcimy sobie już bez shifta, żeby tutaj sobie coś zmieniać. No i tak na przykład dla ułatwienia możemy tu sobie ustawić na przykład na ATIS, na odsłuchanie ATIS i dla NAVA 1, znaczy nie, dla KOMA, ATIS i dla KOMA ustawiamy, możemy sobie ustawić. No jeżeli chcemy, to na przykład dla koma 2, to nie ma też problemu, zmieniamy sobie na dwójkę. No i ustawmy sobie na przykład dla dwójki ten ATIS, tak, to częstotliwość. I teraz wystarczy dać Enter i ta częstotliwość przepisała nam się do standby'a. No i teraz sobie aktywujemy i możemy odsłuchiwać ATIS-a. No i właśnie nam tutaj już mówi, my słyszymy tą informację. Dobrze. No i tu możemy sobie też oczywiście dostroić każdą inną częstotliwość. Tu mamy chyba wszystkie komy. A, mamy też na przykład ILS-y, tak? To akurat do ILS-a 19 dostroimy NAV 1. Dajemy Enter. 108.9, tak? Jest 108.9. Na naszym standby'u możemy aktywować
Także tutaj możemy też łatwo znaleźć częstotliwości. Chociaż scrollowanie tutaj FMS-a nie jest wygodne, żeby przejść w ogóle do tej grupy. Dlatego ja też chyba i tak łatwiej jest mi po prostu dać wybierz lotnisko i poprzez tutaj wpisanie lotniska, co wam pokazywałem wielokrotnie podczas moich filmów, jak ja tego używam. No ale też jeżeli chcemy, możemy użyć sobie tutaj tego okienka. Teraz tak, zobaczmy sobie, dam z shiftem, zmienię sobie lotnisko. No i tutaj też możemy pisać, ja pokazywałem w pierwszym odcinku, jak się pisze za pomocą tego pokrętła FMS. Pokręćmy sobie bez shifta. OK, i widzimy teraz, że powinno migać kursor na pierwszym znaku. I teraz możemy kręcić i wpisywać literki. Dajmy sobie na przykład Warszawę, EPWA na przykład, czyli jest E. Może to jeszcze przybliżę, niech to będzie na pełnym ekranie bardziej. Teraz, żeby przejść do następnej literki, to z shiftem kręcę w dół i kręcę bez shifta na kolejną literkę, na przykład EP jest P i teraz shiftem kręcę na kolejny znak, W to do tyłu sobie pokręcę, żeby będzie szybciej, i z shiftem na kolejny znak i bez shifta literka A wskoczyła. No i zatwierdzamy enterem. No i jesteśmy tak na karcie z informacjami o lotnisku w Warszawie. Tu też możemy kręcić range'em, żeby sobie oddalić tą mapkę. Tu jest o tyle fajnie, że widzimy progi pasa tutaj przy danym pasie. Szkoda, że tak nie ma na tej mapce tutaj, tej. Tutaj nam to wyświetla. No te progi pasa są wyświetlane nawet tak, tutaj, nie? Ale to ciężko się czasami zorientować, czy to chodzi o ten pas, czy o ten pas i tak dalej. Fajnie byłoby, jakby te progi pasa były tu napisane, tak jak właśnie tutaj to mamy. No, ale tak to wygląda, tak to działa, jeżeli chodzi o tutaj wybieranie sobie lotniska, jeżeli chodzi o kręcenie tymi pokrętłami, ale tak samo jak pokazywałem w poprzednim odcinku dla Primary Flight Display, tak i tutaj możemy wprowadzać to, co chcemy z klawiatury. Czyli też tutaj mamy multi-key, piszemy sobie znak dwukropka, czyli z shiftem dwukropek. I teraz piszemy M jak MFD i już nam tutaj podpowiada, tak, że chodzi o MFD. I dajemy S jak string i teraz możemy wpisywać to, co chcemy. Dajmy sobie teraz na przykład Wrocław EPWR. No i tutaj widzimy, że wpisaliśmy sobie EPWR, więc dajemy Enter i zrobione. Wpisało nam się właśnie EPWR. Bardzo szybkie, bardzo fajne usprawnienie, że mamy tutaj te multi-key. Możemy sobie ze skrótów klawiszowych, ze sekwencji wpisywać to, co chcemy. Także tyle, jeżeli chodzi o tutaj airports. Ja tutaj pokręcę. OK, kursor. Damy clear. Czy mogę pokręcić? Nie mogę pokręcić. Dobrze, czyli tutaj muszę pokręcić z shiftem. Czemu? Dobrze, wyjdę do mapy. Nie wiem, czemu ja tutaj nie mogę teraz zmienić widoku okna. O, teraz mogę. Więc dajmy intersection information. Coś mi się tutaj jest. Intersection information. No i tu możemy sobie wpisać teraz intersection jakiś, w którym chcemy wziąć jakieś informacje. No musimy sobie tutaj na mapie znaleźć jakiś intersection. Dajmy sobie na przykład tu akurat fixes. No i wprowadźmy sobie przykład ten COSBA, więc to zamknę, bo będzie przeszkadzać. Dwukropek M S C O Z B A. Enter. I wprowadziła mi się COSBA. Bardzo szybkie wprowadzanie. Mamy współrzędne geograficzne tego punktu. Tu też na mapce nam się wyświetla, że gdzieś tu na środku powinien być ten punkt, chociaż tutaj musiałbym zrobić zooma, żeby to zobaczyć. O, jest tutaj, tak. Mamy najbliższy WOR do tego punktu. I tutaj powinniśmy lecieć radialem 128 do tego WORa.
i dystans do tego wora to jest 3,4 mile morskie. No i podobnie pewnie każde inne tutaj możemy sobie zrobić, na przykład informacje uzyskać o NDB. Tu będziemy mieli też informacje, częstotliwość NDB, najbliższe lotnisko do NDB. Może NDB nie będę szukał, dajmy wora jeszcze. I mamy informacje o worze, ja to sobie akurat wora jakiegoś poszukamy. Tu jest chyba, nie, to jest akurat do tego, do ILS-a, może dajmy, musimy dać NAVS ID. No dajmy tego wora. SFO, Sierra Foxtrot Oscar, MP, o nie weszło, MS, o czemu nie weszło? No ciekawe, teraz mówi, że nie, nieznana komenda. O, teraz zadziałało, coś mi się zacięło. MS, FSO. Nie wszedł. SFO, ok. MS, SFO. Enter i mamy informację o Sierra Foxtrot Oscar, jest to WOR DME, nie wiem co to za współrzędna akurat geograficzna, 17 stopni wschód, ale tu mamy położenie jakby współrzędne geograficzne tego wora, mamy częstotliwość tego wora i mamy najbliższe lotnisko od tego wora. Jest to właśnie lotnisko San Francisco i też mamy bearing, kierunek tego lotniska i dystans. I tutaj możliwe, że moglibyśmy sobie wybrać częstotliwość. Zobaczmy, aktywujmy kursor i tu kręćmy z shiftem. No coś chyba nie działa. Kursor mi całkiem znikł, nie wiem czemu. No to jest właśnie to, że straszne bugi są tutaj w tym całym FG-1000 niestety, ale prawdopodobnie powinniśmy sobie móc ten kursor przesunąć na częstotliwość, po prostu potwierdzić enterem tą częstotliwość i sobie ją wpisać do nava. No mam wrażenie, że teraz znowu coś mi się zacięło. No i to chyba na grubo, bo nic tu już mi nie działa. Reset do mapy, to jeszcze działa, ale czy wejdę do strony jakąś? Dobrze, dajmy ten WOR information jeszcze raz, kursor. No nie aktywuje mi się teraz kursor, więc się mi tu zaciął. Dobrze, przejdźmy dalej, dalej mamy... No już chyba dalej też nic nie aktywuje. Tak, chodzi o to, że właśnie został gdzieś kursor, on gdzieś utknął mi na tej stronie, nawet się nie wyświetla i to mi uniemożliwia teraz przejście do innej strony. Niestety jak gdzieś zostawimy kursor, dlatego tak też mówiłem na checklistach, żeby kursora nie zostawiać, bo jak zostawimy kursor aktywny, to on blokuje po prostu. Ale teraz, że go ja nie widzę, w ogóle nie wiem gdzie on jest i nie mam kursora. O, teraz przeszedłem, dobra. Mamy kolejną zakładkę Trip Planning, planowanie lotu. No i tutaj moglibyśmy właśnie prawdopodobnie wpisać sobie cały plan lotu, ale tak jak mówiłem, niestety to nie działa i musimy posłużyć się tutaj okienkiem planowania lotu. Zobaczmy tutaj, a tu są te użyteczności, tutaj nic nie działa, tak? Żadna z tych stron nic nie wyświetla, więc przejdźmy do planu lotu. Mamy pierwszą zakładkę, aktywny plan lotu. No i tu będziemy mieli podany nasz plan lotu. No ja w tej chwili nie mam żadnego planu lotu wczytanego. Może to sobie wczytam. Load. Active. No i powinien nam się tu wczytać plan lotu. Ok, tu już widzimy, że jest. To jest to samo co ten przycisk tutaj plan lotu FPL.
Dajmy FPL, ale się nie wczytuje. Nie wiem czemu znowuż. No niestety, tutaj jest to mocno zbugowane jak dla mnie, no. Tutaj ważne jest, że jak dajcie clear, to dawajcie z shiftem, bo to dopiero resetuje wam do mapy, tak? Ja tu... A, no, jeszcze trzeba wcisnąć prawy, nie prawy, tylko środkowy przycisk myszy, tak jak to macie w opisie. Middle mouse button to display navigation map. A, to nawet nie trzeba shifta, to trzeba middle mouse, ok. Ja tu resetuję do mapy, ale... No, plan lotu mi się nie chce wczytać. Dobrze, w każdym bądź razie tutaj powinien być wyświetlony plan lotu. To chyba było częściowo widać poprzednio, jak miałem jeszcze zepsuty ten widok i to zasłaniało to najbliższe lotniska, ale tu powinien być każdy punkt na naszej trasie wyświetlony. Tu mamy kurs direct track, tak? Czyli kurs, jakim powinniśmy się poruszać od punktu do punktu. Dystans do każdego punktu w milach morskich i restrykcje co do wysokości, czyli na jakiej wysokości powinniśmy być minimum, na przykład nad danym punktem. No minimum czy maksimum i tak dalej, zależy. No ciekawe, że też nie chcę wczytać. Zobaczmy tutaj, czym się wczyta. No tu, o, tu właśnie się wczytuje i to coś takiego powinno być, tak, że będziemy mieli strzałkę mówiącą nam odkąd, dokąd lecimy, czyli między jakimi punktami akurat jesteśmy. No i te wszystkie informacje, tu mamy akurat tylko desired track, jak i dystans. A tu się jeszcze nie wczytało. I w sumie nie wiem, co trzeba zrobić, żeby tu się wczytało. O! Życzliwie się nam wczytało, dobrze. Także mamy tutaj... tak, tą strzałkę, która nam mówi odkąd, dokąd lecimy. Tu mamy restrykcje akurat dla tych dwóch punktów, że musimy być tutaj co najmniej na wysokości 3013, a tutaj już 6013, żeby móc ominąć tutaj pewne tak góry po prostu, bo tam już górzyście jest tutaj w San Francisco. No i dalej już restrykcji nie ma, oczywiście też one by wynikały z tego, że sobie je podamy do planu lotu, bo tutaj mamy te restrykcje. Chociaż nie wiem, czemu nadmiarowo mi dopisało 13 stóp. Tutaj mamy po prostu 3000. Ok. No i w sumie chyba też jakbyśmy sobie przełączyli na przykład jump tu, to powinna ta strzałka też nam się przesunąć do odpowiedniego tutaj. Ale nie przesuwa się. No może dopiero podczas lotu ona by nam się zaczęła przesuwać i pokazywać, do jakiego punktu lecimy. Tu mamy current VNAV profile, tak? Czyli obecny profil VNAV. To by nam, tutaj mamy pewne informacje, które nam powinny działać, ale chyba tutaj VNAV w ogóle w tym samolocie nie działa, jak mówiłem, więc przeważnie tutaj widzę puste pola. Tutaj mamy coś takiego jak current VNAV waypoint. I tu będziemy mieli podaną wysokość w stopach. I to jest właśnie wysokość, docelowa wysokość, na jakiej powinniśmy być, czy tam na jakiej chcemy być podczas przelotu. I tu jeszcze będziemy mieli tak, add informacja nad jakim punktem i ewentualnie będziemy mieli jeszcze dystans w milach morskich. Na przykład możemy mieć informację minus 5 mil morskich. Co by oznaczało, że powinniśmy być nad danym punktem, na przykład jak będziemy lecieli sobie do tego punktu Sierra Alpha Uniform, to powiedzmy będziemy, tak, mieli tą informację, że powinniśmy być na 6000 stóp nad tym punktem, tak tutaj by było Sierra Oscar Uniform, a minus 5 mil morskich by oznaczało, że na 5 mil morskich przed osiągnięciem tego punktu już powinniśmy być na tej wysokości, na przykład 6000 stóp. Gdyby wartość była na plusie, to znaczy, że za tym punktem na takiej wysokości powinniśmy być. No, tutaj powinniśmy mieć takie informacje. Tu mamy vertical speed target, vertical speed required i tu powinniśmy mieć informację, jaka powinna być nasza prędkość pionowa, jeżeli chcemy osiągnąć na przykład tutaj te informacje o wysokości. Tu też żądana prędkość pionowa. Flight path angle, czyli pod jakim kątem powinniśmy lecieć, na przykład jeżeli chodzi o nos, góra, dół.
VDF tu mamy, to jest Vertical Deviation, czyli odchylenie pionowe w stopach, i TDO to jest Time to Top of Descent, czyli czas do tego momentu, kiedy powinniśmy się już zniżać. No i to by się tam wyświetlały tam ewentualnie tak, godziny, minuty i tak dalej. Kolejny boksik, tu mamy Selected Waypoint Weather. Tu powinien nam się wyświetlać metar, ale też nie uświadczyłem tego, żeby tu się jakiś metar wyświetlał. Więc w sumie tyle, jeżeli chodzi o plan lotu. Tutaj jest tylko takie to poglądowe, bo tutaj menu nie działa, a menu powinno nam też możliwość dać tutaj zmiany punktu, do którego chcemy lecieć. Procedury raczej też nie działają, bo tutaj też no, ten przycisk nic się nie włącza. No to byśmy mieli procedury podczas lądowania, jaką procedurę chcemy wykonać. I też GPS powinien wykonać, czy autopilot na GPS-ie powinien wykonać taką procedurę. No i FPL powinien to zamknąć, ten przycisk, ale chyba też sobie coś zaciął. No i mamy jeszcze kursor. Aktywowałem go sobie, klikając FMS, miga nam teraz. Tu mamy Waypoint Information, tak? Dałem scrolla teraz w dół i aktywowało mi się to okienko o Waypoint Information. Tu możemy sobie jeszcze wpisać informacje o punkcie, chociaż trochę dziwne, że one się same nie wyświetlają. Dajmy z shiftem i scrollujemy się w dół. Dajmy sobie ten punkt i scrollujmy już bez shifta. No, nie wiem czemu tu mi kursor miga, widzę, więc powinien tutaj może wpisać ten punkt, może go wprowadzę z klawiatury dwukropek MS SAU Enter. OK, no musimy go sobie wprowadzić. Troszkę chyba niefajnie, powinien to jakoś z automatu nam dać informację o tym punkcie. No i mamy ładnie tutaj informację, mamy, że to jest WOR, też na mapce mam pokazany ten punkt, że jest to WOR. Mamy też kurs, dystans, współrzędne geograficzne, gdzie on się znajduje. Możliwe, że możemy sobie tak, mapka też, możemy ją zoomować sobie. I tutaj nic więcej nie działa. Więc jedyne co, to możemy to sobie press enter to accept. No dobrze, akceptujmy to sobie. Ale co to dało? Nic to nie dało. Czy to coś dało? Nie, jump tu nam nie zrobiło, więc... Więc możemy tu sobie tylko podejrzeć. A scrolluję do góry, czy to coś zmieni? Tak, tutaj mamy waypoint information. No tu zmieniło tyle, że wyświetliło nam dodatkowe okienko z grupą pewnych informacji, skąd chcemy wziąć informacje o punkcie, którym szukamy. Także jest tutaj troszkę, no trzeba wiedzieć, w którą stronę scrollujemy, tak? Ja może to tak wyczyszczę jeszcze raz, damy clear, clear, czyli wybrałem sobie jakiś punkt tutaj z shiftem scrollując z kolei. Teraz jak damy scroll bez shifta normalnie na tym FMS-ie w dół, to wyświetli nam się po prostu to okienko, gdzie musimy wpisać. Dam clear, a gdy w takim stanie będę dał, zwyczajnie przeskroluję jeden raz kółko do góry, to też mi się wyświetli to okienko, ale jeszcze z dodatkowym małym okienkiem do wyboru już takich predefiniowanych punktów. Tu mamy właśnie punkty na naszej trasie. Możemy scrollować dalej i mamy najbliższe, na przykład lotniska tutaj. I mamy jeszcze tam inne punkty, nasze ostatnio wpisywane i tak dalej. Ja na przykład wybiorę sobie najbliższe lotniska. No i teraz, jeżeli chcemy wybrać najbliższe lotnisko, to musimy scrollować FMS-a z shiftem, żeby przejść. Daję w dół, scrolla z shiftem i teraz wybiera mi się lotnisko. I teraz scrolluję sobie z shiftem. No wybierzmy sobie na przykład takie lotnisko, że chcemy informacji o tym lotnisku Kilo Oscar Alpha Kilo. Enter, potwierdzamy to. No i mamy tutaj to wprowadzone, więc to jest taki zamiennik wpisywania samodzielnego, że możemy sobie z takiego dodatkowego małego okienka wyszukać informacji i je wprowadzić. No ale to tylko tyle, tak? Tu co, daj enter to accept i to zamyka to okienko i tyle. Więc tu mamy tylko takie pozyskanie informacji. Ale jak dla mnie to jest nie tak, że to automatycznie się nie wpisuje, bo to by bardzo nam ułatwiło przecież, tak? I tak to powinno chyba działać. Dobrze, poskroluję teraz z shiftem
Okej, to sobie tutaj tylko scrolluję. Tu już bez shifta zacząłem scrollować, dobra. No i to tyle, tak? Tutaj poza tego boksa z planem lotu nie wyjdę z kursorem chyba, żeby przejść tutaj. Więc te informacje nie wpiszę ich, one tutaj tylko powinny nam się wyświetlać, jeżeli są wprowadzone. Dobra, dajmy tutaj, klikam FMS, żeby dezaktywować kursor. I chyba tyle, jeżeli chodzi o plan lotu. Dajmy tutaj środkowym clear i włączmy sobie tutaj kolejne widoki. Mamy flight plan katalog. Tu moglibyśmy sobie wczytać nasze zapisane plany lotu. Oczywiście to działa z route managera w tej chwili. Tu mamy load i save, ale no tutaj nic nie mamy niestety. Scrolluję dalej normalnie i mamy podgrupę. A tu mamy też zapisane plany lotu. To czym to się różni? Tu mamy zapisane, a tu mamy katalog naszych planów. No nie wiem, czy to się różni, bo nie mamy też informacji, ale tu byśmy mieli chyba listę zapisanych naszych planów lotów. No ale dobrze, dajmy teraz scrolla z shiftem, żeby przejść do następnej grupy i to będzie checklista, tak? No checklista już widzieliśmy. Ok, jest checklista, więc daję dalej do ostatniej zakładki nearest, najbliższe lotniska w tej chwili, jako pierwsza podgrupa. Tu zobaczmy, że mamy wybór, trochę to działa inaczej, jeżeli chodzi o kursor, że możemy sobie kursor przeskakiwać tym kursorem między tutaj tymi grupami poprzez te przyciski softki. W tej chwili mamy airport, APT, kursor jest na APT, powinniśmy sobie to aktywować, ale to nie działa. Dajmy sobie runway, tu mamy runway, więc kursor by przeszedł tutaj na runway. O, co tu się dzieje? Ok, znowu coś mi się zepsuło. Niestety to nie zadziałało. I tu teraz powinien mieć możliwość przeskoczenia między tymi grupami. Bo tak to mogę wybrać lotnisko. Dobrze, wybierzmy to lotnisko. Tutaj enterem też przychodzę w dół. Dobra. Dobrze, tutaj scrollując teraz normalnie. Ups. Przeskoczyłem sobie teraz na najbliższe wory. Dobrze, aktywujmy kursor. Może tutaj to zadziała. O, dla worów chyba zadziała, bo mam te softkije teraz. Jest aktywowany wor, no bo jestem na zakładce wor. Jeżeli chcę przejść do frequencies, to teraz muszę aktywować ten przycisk Frequencies i kursor mi przechodzi do właśnie boxa Frequencies, czyli najbliższe lotniska są jakieś zepsute. Niestety tam te softkeys mi poznikały. No i teraz jak mamy to Frequencies, możemy sobie do nawa na przykład pierwszego dostroić tą częstotliwość, po prostu sobie klikając tutaj Enter i 115.8 mi się przepisało do NAV 1. Także też w ten sposób możemy sobie wprowadzać częstotliwości bardzo szybko poprzez kliknięcie Enter. I żeby dezaktywować kursor, zawsze klikamy środkowy tutaj FMS i kursor nam się dezaktywował. A jeżeli sobie wybierzemy w ten sposób, to też się kursor aktywuje. OK. I tak się dezaktywuje. Damy WOR. OK. Klikając jeszcze raz WOR się nie dezaktywuje chyba kursor. A szkoda, bo mógłby też. Pokręćmy dalej. Także mamy najbliższe wory NDB i Intersections. Teraz jesteśmy w Intersections. No tu akurat nie mamy chyba za bardzo soft keyów, bo i tak tu nie ma częstotliwości ani nic innego do wyboru. Mamy jeszcze, scrolluję w dół, mamy User Waypoints. No ale co tu mamy? Wory mamy po prostu. Ciekawe. Dajmy dalej. Mamy najbliższe częstotliwości. Not available. Nearest Artak, Nearest FS. Tu mamy Nearest. Tu możemy sobie aktywować kursory. Ale chyba nam się nie aktywował.
Tutaj mamy najbliższe częstotliwości i możemy też sobie wszelkie częstotliwości. Tutaj mamy z różnych lotnisk, jak widać, tak, po prostu pogrupowane same częstotliwości ATIS-ów, innych tam. No w sumie same ATIS-y tu mam chyba. I ASOS. No i tak samo możemy dać Enter, żeby taki zaznaczoną częstotliwość sobie wprowadzić, tym razem do komów, tak, bo to jest częstotliwość dla komunikacji. Dajmy Enter i nam się do koma wprowadziło 121.350, tak jak tutaj co mi miga. I dezaktywujmy kursor. Kręćmy bez Shifta normalnie, dajmy jeszcze najbliższe przestrzenie powietrzne i tu są przestrzenie powietrzne danych lotnisk. Nad danymi lotniskami tu widzimy nazwę lotniska, elewację, powierzchnię lotniska, też pasy, jakie ma lotnisko. Tu nie mamy też softki, żeby się przeskrolować między tymi grupami. Mamy też częstotliwości i approachy, podejścia do lądowania, ale też tu nie ma informacji chyba. Pokręćmy tutaj, zobaczmy. Aha, nie da się. Grupa mi się zmienia. No ciekawe, nie da się chyba tutaj zmienić, bo mimo że jest kursor aktywowany, że mi strzałka miga, to kręcąc pokrętłem, no wczytuje mi się ta strona pokazująca, że chce się przełączyć między stronami, więc dezaktywuję kursor, ile się da. No chyba się nie da. No bo coś się zepsuło. No to tyle, jeżeli chodzi o tutaj te strony. No tak, no zepsuło mi się. Znowu mi ten Nirest się po prostu wyświetla, tak, i się zacina. No niestety ta zakładka Nirest działa chyba tutaj najgorzej, bo ona powoduje przycięcie całego tutaj tego urządzenia i to po prostu zawsze mi się teraz wyświetla. Jestem teraz ciekaw też, czy tu mi się wyświetla. Tak, też mi się wyświetla w tym okienku. Czy tutaj to jestem w stanie zamknąć? Też chyba nie. Tak, tutaj też reaguje, no ale nie, działa tak samo, że tak powiem, źle. No niestety FG-1000 tutaj jeszcze jest bardzo niedopracowany jak dla mnie. No po prostu sami widzieliście, musiałem restartować podczas jednego nagrania, żeby pokazać wszystkie funkcje, musiałem restartować może ze 2-3 razy ten symulator cały, żeby powrócić do stanu pierwotnego tego FG-1000. Także niestety są tu problemy. No i teraz to się zawsze wyświetla. Tu mamy jeszcze ten Direct Tool. Ja go jeszcze tutaj wam, ja go pokazywałem, jeżeli chodzi o funkcję Direct Tool, pokazywałem to omawiając ten Primary Flight Display. Tylko też wam nie pokazałem, że też jest możliwość, jak mamy tutaj tak wprowadzić jakiś identyfikator lotniska, kod ICAO, to możemy też tutaj przeskrolować się do góry zwyczajnie bez Shifta i też nam się pokazuje to małe okieneczko do predefiniowanych wyborów już, tak? Czyli mamy jakieś punkty z naszego planu lotu. No to jest to samo, co widzieliśmy wcześniej. Mamy najbliższe, kiedyś używane, użytkownika i tak dalej. Dajmy sobie teraz jakiś punkt z naszego planu lotu, więc teraz z Shiftem skroluję sobie na przykład w dół i o, z Shiftem miałem skrolować. Plan lotu i z Shiftem wybiorę sobie jakiegoś tutaj, o, tego wora, na przykład dajmy Enter. Tak, i w tej chwili mam aktywowany Direct Tool do tego wora. Znaczy nie mam jeszcze aktywowany, jeszcze mam pytanie, czy rzeczywiście chcę to aktywować. Ale tu jeszcze zobaczmy, że mamy pewne informacje, o których też nie mówiłem wcześniej. Mamy też VNAV i tu możemy sobie określić właśnie, na jakiej wysokości chcemy być, gdy dotrzemy do tego punktu. Czy to możemy zmienić? Będę tutaj kręcił. Dajmy z Shiftem. Tak, kręcąc z Shiftem widzimy, że kursor mi się przeniósł. Teraz mam wybór kursu. I tu mamy, o, możemy sobie teraz zmienić tą wartość, na przykład wysokości, na jakiej chcemy być, gdy dotrzemy do tego wora. No, zmieńmy to sobie, dajmy dwukropek, MS. No dajmy 6000. Enter. Tak, i wprowadziło nam się 6000. Teraz określamy tutaj drugą wartością jako mile morskie. Określamy, kiedy będziemy
mamy osiągnąć te 6000, to znaczy, czy dokładnie nad tym punktem, i w tej chwili tak jest, bo jest 0 mil morskich, to jest jakby takie odchylenie, więc odchylenie 0 oznacza, że dokładnie nad tym punktem nasz autopilot powinien tak sterować samolotem, żebyśmy byli 6000 tutaj nad tym worem. A jeżeli chcemy być na przykład wcześniej na tej wysokości 6000, na przykład wcześniej o 5 mil morskich, to musimy wpisać minus 5, więc wpiszmy sobie MS i teraz minus 5, Enter. Chociaż nie wiem, czy mam dwa razy minus. Także to by oznaczało, że 5 mil morskich przed przybyciem do tego punktu powinniśmy być na wysokości 6000. Tak mówimy nawigacji WINAW, żeby tak nawigowała. No i tu mamy oczywiście to, co już mówiłem wcześniej, location, czyli bearing, kurs, jakim powinniśmy lecieć i dystans do tego punktu obecnie od naszej pozycji samolotu. Aktywujmy to sobie teraz poprzez klawisz Enter. No i też widzimy, że nam tutaj to się narysowało. Więc tu jeszcze takie dodatkowe informacje co do opcji Direct, o których nie mówiłem wcześniej. No to jest ten WOR. No niestety, to mi się ciągle wyświetla i tego już się nie pozbędę, jak nie zresetuję symulatora. No i co tu jeszcze jest do omówienia, to chyba wszystko, jeżeli chodzi o te przyciski. Czyli mamy ten Direct Tool, gdzie sobie wpisujemy tutaj tym scrollem, albo polecam z multi-key dwukropek MS, pamiętajmy o tym. I mamy też, dobra, to sobie zamknę. Mamy przycisk Clear, który nam usuwa to, co się tu wyświetla. Teraz nie działa, akurat by się zaczął, jeżeli chodzi o to. Możemy też dać clear środkowym myszy, żeby zawsze wrócić do mapy nawigacyjnej. Plan lotu to nam włącza okienko z planem lotu, które teraz jest akurat bez tego buga przysłonięte, ale to też wam pokazywałem. I dajemy clear, żeby zamknąć plan lotu, no dajmy środkowym. Powinien się normalnie zamknąć ten plan lotu, on się chyba też coś mi przycina teraz. Myślę, że powinniśmy jeszcze raz kliknąć FPL, żeby plan lotu zniknął, ale dobra. No i Enter, który nam potwierdza wszelkie akcje, na przykład wpisuje częstotliwości do tutaj nawów czy komów i tak dalej, czy potwierdza tu jakieś migające kursory. No menu nie działa, po prostu nie działa raczej, i pokrętło FMS do właśnie, no cała sztuka to pokrętło FMS, tak, jeżeli chodzi o nawigowanie tutaj tym wszystkim. Pamiętajmy, że używamy też Shifta, tak, Shifta, żeby skakać po tutaj dużych grupach, a jak jesteśmy w danej grupie, na przykład waypoints, to już używamy bez shifta rolki i scrollujemy sobie te strony tutaj. Troszkę jest irytujące, że to się tylko na 3 sekundy wyświetla, ale da się też do tego przyzwyczaić. Najgorzej jest to, że to się zacina całkowicie. I jeszcze na koniec zestaw skrótów klawiszowych kolejnych, poza tym, że możemy tutaj wprowadzać informacje, to co wam pokazywałem, z wpisując dwukropek i MS, tak, ale mamy też dla M, jeżeli damy dwukropek M tutaj dla multi-key, możemy sobie też włączać te grupy stron poprzez różne skróty. Mamy taki skrót jak A od Airport, no, dałem A i od razu mi się wyświetliła karta z Airport. No niestety, sorry za to, że tu się to wyświetla z boku, bo to nie powinno się wyświetlać, ale zasłania nam trochę ekran, no ale nie będę już resetował symulatora, żeby to zmienić. Mamy też skrót C, czyli dwukropek multifunction, czyli M i C od checklist. I jak damy właśnie dwukropek MC, to wczytuje nam się checklista. Kolejny skrót to F od plan lotu, flight plan, i dajemy dwukropek MF i wyświetla mi się plan lotu, który jest tutaj przysłonięty niestety. Mamy też M, czyli dwukropek MM i wyświetla nam się mapa, czyli M jak mapa, i nearest to jest właśnie MN jak nearest, N jak nearest, i mamy nearest, to jest to, co teraz nam się wyświetla cały czas. Mamy też skrót T jak traffic, czyli dwukropek M i T, i mamy wyświetlony traffic. No i oczywiście skrót jeszcze S, to już pokazywałem, do wprowadzenia danych. Poza tym mamy tak samo jak dla primary flight display, tak samo tutaj dla multifunction display możemy sobie wpisywać
też 1, 2, 3 i tak dalej, co odpowiada softki. Softki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na przykład włączmy sobie 6, tak? Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Niestety trzeba sobie je policzyć. Włączmy sobie, naciśnijmy sobie ten przycisk, ale ze skrótów klawiszowych, czyli dajemy dwukropek M6. I widzimy, że Operate nam się aktywował, więc też działa. No jeżeli chodzi też o samo urządzenie FG1000, to oczywiście polecam też Wiki Flight Geara, bo tutaj też możemy sobie wyszukać np. frazy FG1000 i mamy też stronę poświęconą temu urządzeniu. Tu oczywiście znajdziemy mnóstwo informacji też, jak to działa. Tu mamy informacje, w jakich samolotach się znajduje obecnie. Mamy troszkę instrukcji, co czym jest. Tu ja właśnie stąd sobie obczaiłem, że mamy te skróty klawiszowe, które bardzo nam ułatwiają też tutaj posługiwanie się tym urządzeniem. O ile się nie zatnie oczywiście. No, inne rzeczy, tu już to jest też bardziej dla programistów. Tu mamy też opisane, co jest, a czego nie ma. Tak, tu mamy informacje na zielono, jaki jest status. Tu w ogóle nie ma tych informacji, tych stron właśnie nie było. GPS status nie ma i tak dalej. Tak, tworzenie planu lotu, zapisanego planu lotu, tego nie ma. Najbliższe częstotliwości, chociaż tam częściowo były najbliższe częstotliwości. No, widzimy właśnie, jakie rzeczy są zaimplementowane, a jakich jeszcze brakuje. No jest tutaj tego trochę, co dosyć dużo informacji tu mamy. No i też oczywiście polecam zapoznać się z samym tutaj Garminem G1000. Zawsze tutaj Garmin udostępnia instrukcje do swoich urządzeń i tak samo do G1000 mamy, no tutaj sobie jakąś znalazłem pierwszą, lepszą. Tu mamy opisane Cessna Navigation 3, cokolwiek to znaczy. No ale jakby nie było, mamy tutaj no, szczegółowy podręcznik, 632 strony, jak tutaj takie urządzenie działa w rzeczywistości, czyli tu mamy po prostu instrukcję dla pilota. Mamy, jak te systemy są porobione, mamy opis właśnie wszystkich przycisków i tak dalej. I tu też możemy sobie stąd wiele informacji powyciągać. Na przykład mamy cały ten panel audio pokazany, tak jest opisany, co te przyciski robi. Ja niestety nie omawiałem panelu audio za bardzo, bo też nie widzę sensu, bo akurat w tym samolocie panel audio nie za bardzo działa. Ale jeżeli jesteście bardzo ciekawi, co te przyciski robią, to oczywiście tutaj macie to wszystko też i opisane. Także też dla ciekawskich może być to ciekawe, żeby się tutaj wszystkim zapoznać. Tu mamy też, możemy zobaczyć w ogóle, jakie funkcje oferuje to urządzenie. Tu widzimy, jak to powinno wyglądać, jeżeli pewne informacje są wyłączone, czy też nie działają, jakieś tam wskaźniki różne. W ogóle jakie ekrany to ma, jakie funkcje. No jest tego oczywiście dużo, dużo więcej niż to zostało zasymulowane we Flight Geara. No niestety można powiedzieć, że Flight Geara tutaj bardzo skąpo odwzorował to urządzenie. Tu mamy wszystkie te przejścia, softki, jak wyglądają, jakie tam powinny być funkcje, są opisane. O, tu mamy na przykład ekran z satelitami, który w ogóle nie jest oddany. No ten ekran się wyświetla, jakie czarne tło we Flight Geara. Tu jest akurat coś z planem lotu, o, zapisany plan lotu, odwróć plan lotu, usuń plan lotu i tak dalej. No takich opcji nie ma, tak? Nie ma takich opcji w ogóle we Flight Geara. Tu mamy różne widoki map i tak dalej. No, no jest co czytać, jeżeli ktoś chciałby się z tym wszystkim zapoznać. I na zakończenie jeszcze mały bonusik. Jestem teraz uruchomiony we Flight Geara, ale w wersji deweloperskiej, obecnej deweloperskiej wersji 2020.4, gdzie sobie wgrałem samolot Cessna 172P, ale z GitHuba, więc to nie jest ten dostępny oficjalnie. A tutaj właśnie jak wejdziemy sobie w samoloty, zobaczymy sobie, że mamy tutaj, o już podpisany, już wybrałem sobie wersję FG1000. Także tutaj mamy, znaczy będziemy mieli, bo to jeszcze jest nieoficjalne, będziemy mieli do wyboru też FG1000 szklany kokpit dla domyślnego samolotu Cessny 172P. Świetny news, świetna wiadomość, bo może to też i zmusi trochę deweloperów do tego, żeby ten FG1000 poprawić z tych wszystkich bugów, które tam są i tych wszystkich przycięć i zacięć, które wręcz uniemożliwiają latanie. Ale niestety no to jeszcze nie działa też prawidłowo, ale zobaczmy sobie, odpalmy sobie ten symulator z tym samolotem. No i jesteśmy w kokpicie, tak się prezentuje nowy kokpit, szklany kokpit naszej starej Cessny.
Muszę przyznać, że wygląda bardzo fajnie. Niestety jeszcze funkcjonalności tutaj trochę brakuje, ale prezentuje się to bardzo fajnie. Oczywiście jak wejdziemy widok z zewnątrz, to jest to nasza stara, znana nam Cessna. Ale tutaj z odświeżonym kokpitem. Uruchommy to na szybko, zobaczmy jak to wygląda. Gdzie tu był autostart? Tutaj. On tu od razu będzie chciał jechać, hamulec. No jak zobaczymy, to w sumie za bardzo jakby same te urządzenia się za bardzo niczym nie różnią. To jest po prostu to, co wam prezentowałem przez te dwa ostatnie odcinki. Zobaczmy, czy działa dla transpondera VFR. Ok, tutaj zadziałał, nie wykrzaczył mi się. Tak, mogę zmienić teraz też tryb pracy transpondera, ok. No to zostało chyba poprawione, chociaż to. Niestety też jak zauważyłem, dajmy sobie na przykład Direct Tool, jeszcze nie działają skróty klawiszowe, jak właśnie dwukropek, dajmy sobie P jak Primary Flight Display, widzimy, że Unknown nie znalazł, więc chyba jeszcze skróty klawiszowe tu po prostu nie działają. Ewentualnie, no, może spróbuję coś pisać, EPWA. Nie, Enter nie działa. Więc nie ma jeszcze wpisywania z klawiatury, niestety. Zobaczmy sobie tutaj Multifunction Display. No tutaj co widzę, jest też fajne, że mamy ADF-a. Mamy dodatkowy odbiornik ADF. Tego nie było w tamtej Cessnie. Więc tutaj nawigacja na ADF-ie byłaby możliwa. Zobaczmy. Nie wiem, engine, czy coś się zmienił? Dobrze, dalej nie mamy wyboru cylindrów. Więc tu raczej chyba większych postępów nie było. Zmieńmy sobie stronę. Nearest airports. Ciekawe, czy mi się tu też przytnie Nearest airports, ale chyba nie. Wygląda na to, że Nearest airports mi się nie przycina. Checklista. Nie mamy chyba checklist, tak, nic tu nie ma. Aktywujmy kursor, nic się nie dzieje. Plan lotu. No, czy tutaj te strony są? Też ich nie ma, więc tutaj szybko sprawdzam. Waypointy są jak były. Jakiś punkt nam dziwny nad wodą znalazł. Ale coś już mi się chyba przycięło, bo dałem najbliższe lotniska, znaczy informacje o lotniskach. I chyba znowu mi została strona, czy nie? Tak, już została strona. Clear już też nie pomaga. No i też mi się zacięło. No ale tak, to jest jeszcze wersja też i deweloperska, więc oby to wszystko było poprawiane. Tu też widzę, że mamy na zielono podświetlone już wybrane częstotliwości, co chyba brakowało też w tamtym samolocie. No a poza tym mamy to, co było. Też co zauważyłem, to działają tutaj radia. Tutaj radio już działa. Może już ustawmy sobie ATIS tutaj z menu na szybko. ATC w zasięgu, dajmy ATIS na COM 1 na przykład. To jest 118, tu już jest od razu aktywowany, dobra. No i teraz nie słyszymy ATIS-a, bo musimy sobie właśnie włączyć odsłuch na COM 1. O, i teraz działa. I wyłączyłem i jest cisza. No i tutaj komy działają, więc mam nadzieję, że tutaj cały ten panel audio będzie nam też działał. Może nie cały, no bo jednak może nie ma sensu tu pewnych funkcji symulować. Jestem też ciekaw, czy kod Morsa by nam zadziałał na... O, ciekawe, właśnie wykreśliło mi teraz, bo tu nie ma co słuchać chyba, tak? Dałem tu odsłuch. No, także mamy nowe feature'y. Damy NAV 1 i tutaj mi wykreśliło, ale dostrójmy sobie NAVA. Zróbmy to już tutaj z mapy.
Zostawimy się do tego wora. Dajmy sobie dane jego. 115,80. Może zmieńmy te widoki trochę. Może troszkę za bardzo przybliżyłem. Kręcimy z shiftem 118. O, ja teraz nie mogę zmienić. Muszę odznaczyć. Dobra. I teraz. A, nie to kręcę. Co ja kręcę? Tutaj nawet kręcę. 118. Chyba już zmęczony jestem, bo nie wiem co robię. 115,80 i teraz bez shifta 80. Ok, aktywujmy go sobie. Jest potwierdzenie, ale jeszcze włączmy sobie odsłuch. Czy zadziała? Wykreślił mi to. Czyli chyba nie działa w ogóle, ale przynajmniej wykreśla. Mówi mi, że nie ma takiego. Nie ma takiego odsłuchu. Możemy jeszcze zwiększyć głośność, ale to raczej nam nie pomoże. No nic, tyle, nie będę się już bardziej bawił, ale widzimy, że szykują się też zmiany w Cessnie, która dostanie w końcu nowoczesny kokpit, chociaż już nie też taki nowoczesny, bo też i Garmin 1000 to już dosyć stare urządzenie. Ale kokpit też bardzo fajnie się tutaj prezentuje z tym Garminem. Oby jeszcze sam Garmin był bardziej funkcjonalny, za co trzymam kciuki. Także to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek i o w ogóle FG 1000. Także dzięki za oglądanie, do następnego odcinka, cześć wam!